Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi mili. Dziś na kanale recenzja zestawu Kobi o numerze 2341, o nazwie bardzo ogólnej, jak widzimy, Aircraft. Tak więc zaczynamy. Słowem wstępu, zestaw kosztował 25 zł. Wydaje mi się, że znam odpowiedź, dlaczego był tak tani, ponieważ pochodzi z 2014 roku. Podejrzewam zatem, że po prostu chcieli się pozbyć zestawów zalegających na magazynie. Ja oczywiście cieszę się, że znalazłem taki stary zestaw, ponieważ będę mógł go porównywać później z nowszymi. Przechodząc do modelu, wydaje się on bardzo dobrze skonstruowany. Jest bardzo proporcjonalny, jak widzimy. Te części możemy tutaj przestawiać i markować na przykład lądowanie bądź start samolotu. Wyloty silnika możemy również ustawić. Możemy zwiększyć ten kąt, zmniejszyć. Samo śmigło jest także obracalne. Rzut oka na kabinę. Mamy tutaj naprawdę dużo miejsca. Możemy zmieścić dwie minifigurki. Tak wyglądają nasze postacie w kabinie. Generalnie jakoś mocno ten karabin mnie tutaj nie razi. Wolałbym oczywiście jakieś dwa działka, a nie taki wielki Gatling z boku. Najbardziej mnie razi ta taśma tutaj na boi, tak wystaje. Można ją ewentualnie przestawić w tą stronę. Tak, myślę, że tak. Ale i tak nie wyglądałoby to najlepiej. Jakoś zawinąć. No być może, no coś takiego, żeby to było bardziej schowane. Można to oczywiście zdemontować i też jest spokojnie. Też to fajnie wygląda. A karabin możemy wykorzystać gdzieś indziej. Jak widzimy, mamy fajne nadruki na skrzydłach. Na ogonie również mamy nadruk w postaci numeru 749. Dość sporym minusem jest to, że te nasze figurki się tutaj nie trzymają i na przykład nie możemy obrócić samolotu. Tak więc jeśli będę chciał Wam pokazać jego spód, no to te figurki wypadną w tym momencie. Tak wygląda podwozie. Tu mamy koła, takie podwójne, więc jest to dość stabilne, szerokie. To mi się ewentualnie nie podoba. Ustawiłbym te odwrotne daszki, bardziej w tą stronę może. Tylko, że tu już wchodziłyby na te skrzydła, więc no to jest chyba najbardziej optymalne ustawienie, ale mi się nie podoba w tym momencie. Fajne są te tutaj zbiorniki paliwa najprawdopodobniej. Ciekawy element. Dodatkowy, ładnie wygląda. Zwiększa zasięg naszego samolotu na pewno. Jeśli chodzi o minifigurki, tutaj mamy mechanika, co widać po jego koszuli, jego ubraniu. Ma mnóstwo narzędzi za pasem i w kieszeniach. Z tyłu żadnych nadruków. Czapeczka jest ściągalna i możemy założyć mu żółty kask. Nasza druga postać to już ewidentnie pilot. Widzimy tutaj po jego kurtce, jego wyposażeniu. Czarne rękawice, z tyłu też niestety brak nadruków. Szare spodenki, czarne buty. Tak on wygląda, tak się prezentuje. Również ma kask. Z zestawem dostajemy dołączany do samolotu Gatling. Mam nadzieję, że jest to poprawna nazwa tego karabinu. Pistolet niewielki. Można go tam dołączyć jeszcze do figurki, która siedzi w samolocie. Dwa groszki zapasowe i podwozie. I jedyna nieścisłość, jaką znalazłem. Te dwie minifigurki mają jasne kaski. Natomiast tutaj mamy szary i żółty. No generalnie jakoś mi to nie przeszkadza. Nieważne jaki kolor, ważne, że są. Moim zdaniem samolot jest jak najbardziej godny polecenia. W tej cenie dostajemy sporo elementów, ładną konstrukcję, dwie minifigurki, kilka elementów zapasowych. Jeśli znaleźliście w recenzji jakieś jeszcze inne elementy, które Wam się podobają, a o których zapomniałem powiedzieć, dajcie mi oczywiście znać. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała i była w jakiś sposób przydatna. Dzięki, pozdrawiam i do następnego. Cześć! Tu.